Wielu Żydów nie mogło zrozumieć, że Mesjasz jest Synem Bożym. Nie tylko człowiek, a nie mogli zrozumieć, że Bóg osobiście zajmuje się sprawą naszego odkupienia. Czasami pojawiają się różne ograniczenia myślowe, które sprawiają, że popadamy w pewien schemat. Schemat ludzki nie do końca pasuje do tych przestrzeni boskich. My ani nie mogliśmy, ani w zasadzie nie możemy zrozumieć tego, jak wielką miłością obdarzył nas Bóg. Jest to trudne do zrozumienia, że sam Bóg stąpił z nieba po to, aby objawić miłość Bożą. Jest to wielki dar, wielka łaska, ale też wielkie zadanie dla nas. Kiedy kogoś kochamy, chcemy mu o tym powiedzieć osobiście. Tak naprawdę, jeżeli mężczyzna oświadcza się kobiecie, nie robi tego SMS-em, nie robi tego przez Skype'a, ale oświadcza się osobiście. Ważne wyznania miłości, czy też ważne chwile, powinny odbywać się face to face. Nie powinny odbywać się drogą elektroniczną, pocztową, czy też za pośrednictwem innej osoby. Bóg w swojej miłości zszedł na ziemię. Mimo tego, że wcześniej miał pośredników, przemawiał przez proroków, w zasadzie dziś również kieruje do nas ludzi, którzy przemawiają do nas, którzy sprawiają, że nasze życie się przemienia. Tak bardzo potrzeba, abyśmy otworzyli swoje oczy i abyśmy zobaczyli, że Bóg jest z tymi, którzy chcą przyjąć Jego miłość. Zastanów się, jak wygląda Twoje życie. Zastanów się, czy potrafisz twarzą w twarz spojrzeć Chrystusowi, przyjąć Jego miłość, bo On stąpił, bo Cię kocha, bo chce być blisko Ciebie. Poproś Jezusa o łaskę zrozumienia i łaskę takiego bezpośredniego spotkania z Nim, twarzą w twarz.